Co łączy papieża Jana Pawła II, Winstona Churchilla i Alberta Einsteina? Wszyscy grali w szachy. Ja nazywam się Michał Kanarkiewicz i mam wielką przyjemność poprowadzić dla Ciebie kolejną lekcję szachów w ramach programu ABC Szachów. Ostatnim razem nauczyliśmy się ruchów figur i myślę, że to jest dobry czas, aby rozpocząć zasady gry. To co? Zaczynamy? Dobra. Czas rozpocząć od tego, w jaki sposób pionek jeszcze ma jedną właściwość, która jest bardzo ważna w szachach. Otóż pionek, zobacz, zdejmę sobie tutaj wszystkie figury. Pionek, gdy rusza się z pola startowego, tutaj powiedzmy z A2 na pole A4, bo na początku może o jedno lub dwa, to potem idzie o jedno pole, jedno pole, jedno pole i gdy dojdzie do ostatniej linii, to uwaga, bardzo ważna rzecz. Może się zamienić. To tak zwana promocja piona. I każdy z pionków z linii startowej, który dojdzie na koniec, może się zamienić w figurę. I teraz w jakie figury można się zamienić? Można się zamienić w wieżę, można się zamienić w konika, można się zamienić w gońca i można zamienić się w hetmana, potocznie też zwanego królową. Najczęściej zamieniamy się w królową, ponieważ królowa to najsilniejsza figura, najsilniejsza bierka na szachownicy. I to jest promocja piona i w każdym momencie partii szachów, kiedy dojdziesz pionkiem do samego końca, możesz zamienić się w jedno z tych czterech bierek. No dobrze, to czas zrobić promocję. Cofnijmy sobie pionka tutaj na pole A7. I zobacz proszę, że idziemy pionkiem z pola A7 na pole A8 i uwaga, teraz ważna rzecz, bierzemy dodatkowego hetmana, tak jak ja tutaj, i zamieniamy pionka w hetmana na polu A8. I na tym polega właśnie promocja pionka. Dobrze, czas na kolejne zasady. Nauczmy się teraz roszady. Może już wiesz, co to jest roszada. Teraz sobie to wyjaśnimy. Roszada to jest taki specjalny ruch i jedyny w trakcie partii szachów, w którym król może się ruszyć o więcej niż jedno pole. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to tyle, że jak mamy tutaj na pozycji startowej króla z pola E1, to król może iść taki specjalny ruch z wieżą. Zobacz, idzie o dwa pola w kierunku wieży i wieża przeskakuje. To jest taki specjalny ruch, który się nazywa roszada. I to była roszada krótka, ponieważ jest krótsza droga do wieży. Ale też może być roszada długa, czyli ta dłuższa droga do wieży. I też idziemy o dwa pola. Raz, dwa i wieża przeskakuje, hop. W ten sposób dokonujemy roszady. To, co jest bardzo ważne, to żebyś wiedział, żebyś wiedziała, po co jest ta roszada. Roszada jest po to, by zabezpieczyć twojego króla i zapewnić mu bezpieczne schronienie w trakcie partii. A jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy w ogóle można zrobić roszadę? Bo są pewne zasady, które obowiązują roszadę. To znaczy, bardzo ważne jest to, aby to był pierwszy ruch króla w partii szachów i pierwszy ruch wieży, z którą chce zrobić roszadę. Powtórzę jeszcze raz. Pierwszy ruch wieży, z którą należy zrobić roszadę. Czyli powiedzmy, ta wieża może się ruszyć i później możemy zrobić roszadę. Ale jeśli ta wieża się ruszy, to już tej roszady, nawet jeśli wieża tutaj się wróci, nie możemy jej wykonać. Czyli to musi być pierwszy ruch tych dwóch figur na szachownicy. Druga rzecz. Żadna figura tutaj nie może stać na tych polach F1 i G1. Żadna twoja figura ani twojego przeciwnika nie może tutaj stać. To jest druga zasada, która jest bardzo ważna. I trzecia rzecz, powiedzmy, gdybyśmy postawili tutaj czarnego gońca na polu C4, to zobacz, że ten goniec atakuje pole, przez które przechodzi król. To się nie może wydarzyć. Roszadę możemy wykonać dopiero wtedy, gdy tego gońca nie będzie, albo powiedzmy, przesłonimy go pionkiem na polu E2, bo teraz zobacz, ten goniec nie atakuje już tego pola F1. I wtedy sobie możemy spokojnie zrobić roszadę. Także takie są warunki do wykonania roszady i bardzo Ci polecam tą roszadę robić jak najszybciej, możliwie na początku partii. Czy to jest jasne? Super, to zróbmy sobie małe ćwiczenie. Zobacz, proszę,
Wstawię ci króciutko. Tutaj czarne. I co? Wiesz już, jak zrobić roszadę? Dobra, pokażę. Król idzie tutaj, raz, dwa i to jest krótka roszada. Albo też raz, dwa i wieża tutaj ląduje. I to jest tak zwana długa roszada. Ważna informacja, w trakcie partii szachów można zrobić tylko jedną roszadę. Super. Czas na kolejną rzecz. To znaczy nauczymy się teraz, czym jest szach. Szach to jest taka sytuacja w partii szachów, w trakcie której król przeciwnika jest zaatakowany, czyli zaszachowany. Co to oznacza w praktyce? Spójrz proszę na planszę, którą mamy tutaj przed sobą. Mamy wieżę na polu A1 białą, króla białego na polu E6 i czarnego na polu D8. I teraz mamy ruch białych. I powiedzmy, że teraz biała wieża ruszy się na pole albo D1, albo niech będzie A8. I zobacz, co się dzieje w tej chwili. Król czarny jest zagrożony zbiciem przez białą wieżę z pola A8. I to jest szach. Szach jest wtedy, kiedy figura zaatakuje króla przeciwnika. Ale co ważne, król ma możliwość ucieczki, bo może uciec na pole C7. Weźmy sobie teraz jeszcze jeden przykład. Proszę bardzo, oto kolejny przykład. Widzisz, jak zrobić tutaj szacha? No, można zrobić tutaj wieżą z F1 na pole G1, bo zobacz, po linii G zaatakujemy czarnego króla. I on tutaj jest zaatakowany, ale ma jeszcze ucieczkę na przykład na pole H7, na pole F8 albo na pole H8. I na tym polega szach. Nie tylko wieża może zaszachować, bo też mogą to zrobić inne figury. Natomiast dla przykładu wziąłem wieżę. Pewnie się teraz zastanawiasz, jaka jest różnica pomiędzy szachem a szachematem, bo to są dwa różne pojęcia. Na czym polega szach i mat? Pozwól, że pokażę ci na przykładzie. Szach i mat to jest taka sytuacja, w której król z jednej strony jest zaszachowany, czyli zaatakowany, ale równolegle do tego też nie ma już ucieczki. Jak to wygląda w praktyce? Widzisz, jak tutaj zrobić szacha mata? No, można się ruszyć wieżą z pola D1 na pole D8. I zobacz, król jest zaatakowany, bo wieża z pola D8 atakuje króla na polu G8, ale król już nie ma ucieczki, bo zobacz, nie może iść na pole F8, bo zbije go wieża. Nie może iść na pole H8, bo też go zbije wieża. I teraz ważna rzecz, nie może też podejść na F7, G7, ani też na pole H7, bo uwaga, uwaga, nie można podejść królem pod bicie, bo król do króla się nie przytula. Jest taki wierszyk i dzięki temu będziesz pamiętać, żeby nie podchodzić królem. To jest sytuacja, która się nazywa szach i mat. Król jest zaszachowany, czyli zaatakowany, jest groźba zbicia i jednocześnie nie ma gdzie uciec, bo wszystkie te pola są atakowane. Dobrze, czas na twoje zadanie. Widzisz, jak tutaj zrobić szacha mata w jednym ruchu? Jedną z możliwości ruchów w tej pozycji jest ruch wieżą z pola B1 na pole B7. I zobacz, to jest szach. Dlaczego? Dlatego, że król jest zaatakowany przez wieżę z pola B7, ale jednocześnie ma ucieczkę na pole A8 lub pole A6. Jak zatem zrobić tutaj szacha mata? Wystarczy się ruszyć wieżą z pola B1 na pole A1. I zobacz, że wieża teraz atakuje po linii A i król nie może iść na pole A8 ani na pole A6, bo wieża go zbije, ani też nie może podejść królem do króla, bo tak jak mówi wierszyk, król do króla się nie przytula. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Szach i mat kończy partię zwycięstwem. Bardzo ci dziękuję za udział w tej lekcji. Wszystkiego dobrego. Przetestuj te zagrania w praktyce, bo już jesteśmy bardzo blisko rozegrania pierwszej pełnoprawnej partii szachów. Szach i mat. Do zobaczenia.